Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 28 minut dokładnie pozostało do godziny 10. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest Tomasz Czyżniecki, redaktor naczelny Łącznika Zielonogórskiego. Dzień dobry. No to ja bym chciał, żebyśmy trochę sobie o gminie porozmawiali, bo czasami mam wrażenie, że w ostatnim czasie oczywiście wasza codzienna praca sprowadza się do tego, że wy jesteście w byłej gminie, czy w dzielnicy Nowe Miasto, jak kto woli, ale myślę, że wiele osób przeszło już do porządku dziennego nad tym. Połączenie stało się faktem, mieszkamy w dużo większej. Chociaż większość osób jeszcze pewnie przez lata tak będzie, traktuje trochę te miejscowości będące teraz dzielnicami i tak nieco jako odrębne miejscowości, a coś się tam dzieje w Przylepie, a coś się dzieje w Drzonkowie, a coś innego dzieje się jeszcze na przykład w Janach. Oczywiście mieszkańcy tych miejscowości widzą już, czują to, że są tym większym miastem, że realizują się te wszystkie obietnice, które były składane, rzeczy, które były zapisane w kontrakcie zielonogórskim, widzą inwestycje, odczuwają to na własnej skórze, że zmienia się ich rzeczywistość. Natomiast z perspektywy mieszkańca tzw. Starej Zielonej Góry, to wszystko toczy się po prostu swoim życiem. A kiedy słyszą o wielkich pieniądzach na inwestycje, bo o nich też chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to mówią świetnie, no są, ale pewnie też byłyby, gdybyśmy nie byli tak wielcy. Myślisz, że można do tego tematu podejść w ten sposób? Czy to jest taka moja alternatywna rzeczywistość? Znaczy to, no, mieszkańcy opowiadają różne rzeczy. Znaczy to jest bardzo fajne, że dosyć gładko podeszliśmy do tematu połączenia i ono wywołało sporo emocji przed decyzją. To po decyzji jakby nie wchodzi, jak nie wchodzi się w szczegóły, to wygląda na to, że się po prostu samo toczy. No i o to chodzi, żeby ten proces odbywał się w sposób jak najbardziej naturalny. No, tylko bezkolizyjny. Bezkolizyjny i tylko trzeba mu pomagać. On oczywiście nie jest łatwy, bo generalnie to tak widzimy z zewnątrz patrząc, to widzimy no jakoś w sposób ogólny i wszystko jest okej. Natomiast później dochodzi do różnych szczegółów, których nie widać i które trzeba rozwiązywać, dłubać, powoli robić, dopasowywać takie przekonanie, że to już jest jedność. To jest w ogóle fajne zjawisko, dlatego że ta jedność była i przed połączeniem, jest teraz, natomiast czasami dostrzegamy tak, że właśnie trzeba bardzo zwracać na to uwagę, żeby mówić, że to już jest całość, nie ma podziałów. No pewnie niektórym rocznikom, ludziom rocznikowo, nikomu wieku nie wypominając, będzie to trudno zrobić, chociaż powiem ci tak w formie dykteryjki, że jakiś czas temu jechałem z dzieckiem do Drzonkowa i mówiąc dziecku w samochodzie, jak dojedziemy do Drzonkowa, to coś tam, to usłyszałem odpowiedź, halo, tato, to jest Zielona Góra, tak? No w tym momencie uśmiechnąłem się tylko pod nosem, bo ja pewnie jeszcze przez lata będę mówił, że jadę do Drzonkowa. No ja pewnie też my jak piszemy, bo jak się pisze, to bardzo dużo problemów wychodzi i ostatnio taką bardzo krótką informację podawałem o tym, o nazwie nowych ulic w Drzonkowie, tam 4 czy 5 związanych z drzewami. No i w ramach takiej ortodoksji nazewniczej pisałem pełne nazwy, czyli Drzonków Klonowa, Drzonków Lipowa i tak dalej. Natomiast aż się prosi, żeby napisać Drzonków ulice takie i takie. I generalnie często te skróty robimy, natomiast no, przy oficjalnych nazwach to najbardziej widać, że się coś zmieniło. Natomiast mnie ucieszyła taki, bo to szczególik bardzo mały, ale czysto ludzki. Niedawno o tym pisaliśmy. To taka sprawa państwa, którzy zostali przy budowie obwodnicy w Nowym Kisielinie odcięci od świata. Oni mieszkają w domu przy torach. Kiedyś był tam przejazd. Przejazd zablokowano, bo obok zbudowano wiadukt i kolejarze doszli do wniosku, że już jest zbyt niebezpieczny. Tam jest łuk na torach, nie widać. Bali się, żeby ktoś nie wpadł pod ten pociąg. No i ci ludzie, tak okazało się nagle, że mieli blisko do wsi, do Nowego Kisielina, a teraz gdyby to legalnie wszystko robisz, czyli nie chodzisz przez tory, nie zostawiać... Ładnych parę kilometrów. I tej sprawy przez parę lat nie można było załatwić. Oni dobijali się wszędzie, na zebraniach wiejskich
zawsze przychodzili. Podczas otwarcia obwodnic upominali się u władz takich, jakich do prezydenta trafili. Prezydent im odpowiadał, że nie może nic z tym zrobić, dopóki nie dojdzie do połączenia. No jak doszło do połączenia, to okazało się, że można to zrobić, bo to już jest jeden teren, ale najfajniejsze w tym jest to, że to jest zrobione z funduszu integracyjnego i po prostu ich sąsiedzi przegłosowali na zebraniu wiejskim 100 tysięcy złotych na zrobienie kawałek drogi, który ułatwi im życie. I powiem tak, to jest chyba jedna z najfajniejszych wiadomości. Świetny przykład takiej solidarności. Tak. Okazało się, że wydawałoby się, że z tą solidarnością u nas jest kiepsko. Natomiast no, to jest coś wspaniałego. Jak się popatrzy tam na układ, no ten dom tak naprawdę to jest kompletnie chata za wsią. Z dala od innych sąsiedzi najbliżsi to są kilkaset metrów, może pół kilometra przez las. I ludzie zadecydowali, że nie można kogoś zostawić odciętego od świata. To coś wspaniałego. No, to, że ktoś tam przyjechał, zobaczył, co można zrobić, że robi się projekt, że się zrobi, okej, to jest wszystko taka normalna procedura, produkcja, że tak powiem, projektansko-urzędnicza, chociaż też nie była robiona, ale najfajniejsze jest, że sąsiedzi uznali, mamy pieniądze, przeznaczymy je na to. Mamy też taką historię, że oto gdzieś jak ktoś patrzy z perspektywy Polski na Nową Zieloną Górę, to nie wszyscy dostrzegają to, że tutaj się coś pozmieniało. Oczywiście mieliśmy informacje w mediach ogólnopolskich, że dochodzi do połączeń, czasami z lekkimi przekłamaniami, które zdarzały się nawet w dużej telewizji publicznej. Mówiono tam, nie wiem, o 16 gminach przyłączonych na przykład. Ktoś gdzieś dyskretnie się pomylił, jakiś wydawca na to nie zwrócił uwagi, bo to go pewnie nie dotyczy. No ale mamy ostatnio materiał o odpadach radioaktywnych, które składowane są od lat w przylepie i mówi się, że są składowane w przylepie pod Zieloną Górą, tak? Czyli nadal ktoś nie zauważa, że to dotyczy już teraz miasta. Chociaż tego typu historia też nastręcza problemów władzom, bo to ktoś mówi, no ładnie, tak? To co ten czy tamten teraz zrobił, a nikt nie zastanawia się, kiedy to było i czy to było jeszcze we wsi, czy to wójt był za to odpowiedzialny, czy ktokolwiek inny. Bo to jest dosyć naturalne, że obywatele generalnie mało obchodzi, kto za to odpowiada. I on chciał, żeby ten problem rozwiązać. Oczywiście. I te wszystkie instytucje są po to, żeby rozwiązać. Ja myślę, że wiele takich dziwnych problemów zniknęło na terenie sołectw, bo ja pamiętam zebrania wiejskie, jeździłem na nie regularnie, jak dyskutowano, co można zrobić i sołtysi, i zarządzający gminy, ale nic, część obywateli miała świetnie opanowane, że ta droga jest powiatowa, ta wojewódzka, na tej nie można nic zrobić, na tamtej nie można zrobić, ale tak jak z brzegu patrzymy, to było to postawione na głowie. W tej chwili jest jeden gospodarz. I teoretycznie wszystko jest miejskie, bo oczywiście wyjątków mamy trochę. Mamy, ale formalnie łatwiej jest to zrobić. Natomiast mieszkańcy mają fundusz integracyjny, 100 milionów złotych na 5 lat i decydują, co z tym zrobić. Ale mieszkańcy też zastanawiają się, niektórzy przynajmniej, nad tym, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w tym nowym organizmie, tak jakbyśmy jeszcze czasami byli rozłączeni. Widać nowe rondo, które powstało za Drzonkowem, znowu nam się Drzonków pojawia. To skrzyżowanie bardzo kolizyjne z drogą na Kożuchów. W tej chwili mamy tam piękne nowe rondo i oto na rondzie mamy tablicę ze strzałką Zielona Góra, którędy dojechać do Zielonej Góry. A teoretycznie jesteśmy w Zielonej Górze. No teoretycznie tak, ja też się nad tym zastanawiałem. Nawet mieliśmy gorący spór w redakcji, jak to powinno wyglądać. Słyszałem głosy, że powinna być strzałka centrum, tak? No jakby formalnie podchodzić, to pewnie tak, ale gdyby popatrzeć na to, dla kogo stawiamy znak. To byli sobie i tak sobie poradzą sobie i będą się oczywiście śmiali, że skoro się zmieniło, to te tablice powinny być inne. Natomiast jeśli uznamy, że te tablice są robione dla kogoś z zewnątrz, to on i tak szuka miejsca, do którego chce dotrzeć. Czyli albo do umownie mówiąc, do Starej Zielonej Góry, albo do starej wsi na terenie byłej gminy. I
Myślę, że ludziom z zewnątrz tego typu nawigacja jednak bardziej ułatwia życie niż strzałka z napisem centrum, które jest 15 km stąd. Oczywiście, zwłaszcza, że producenci nawet nawigacji satelitarnych jeszcze niespecjalnie dobrze zareagowali. Przynajmniej nie wszyscy. Ja sprawdzałem, uważam, na kilku mapach satelitarnych. Lepiej sobie życie ułatwiać niż dokładnie nadal jesteśmy patrzeć, jaki koloryk ma tablica, ale to jest moje prywatne zdanie. Ale to też jest taka rzecz, która bardzo często zostaje podnoszona. Są tacy mieszkańcy, zresztą pamiętasz dokładnie tych, którzy 1 stycznia budząc się w Nowej Zielonej Górze po balu sylwestrowym, już zaglądali, czy jeszcze mieszkają w Ochli czy Zawadzie i byli zdziwieni, że nadal mieszkają, a nie mają tam tablicy Zielona Góra. I to jest taka rzecz, która powraca. Jedni się tym kompletnie nie przejmują, mówią, super, co za różnica, przecież i tak wiemy, o co chodzi. Natomiast będą tacy, którym zależało na tym, żeby być zielonogórskim bardziej i chcą teraz być w Zielonej Górze. I taka tablica może być problemem. Detalem, ale problemem. No, powiem tak, ale to jest optymistyczna wiadomość w sumie, bo jak sobie przypomnimy, jakie były dyskusje przed połączeniem, to jak przedstawiano obawy, to nie mówiono, jak będą wyglądały znaki drogowe. Nad tym się nikt nie zastanawiał. Nad tym się nikt nie zastanawiał, bo mówiono, w ogóle nie będzie pieniędzy z zewnątrz, a jak będą, to i tak nie dostaniemy. Autobusy to tylko przez miesiąc będą jeździć, a później już ich nie będzie. Ceny biletu, nie, no to przecież nie da rady i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że te podstawowe problemy, które przedstawiano, zostały rozwiązane i jedni mówili, że to będzie czarna dziura i nic z tego nie wyjdzie. Okazuje się, że działa, funkcjonuje i zajmuje się. W najbliższej perspektywie będzie tego jeszcze więcej. Wiemy dokładnie, że podzielone są pieniądze z tak zwanych ZIT-ów. One pójdą na konkretne inwestycje infrastrukturalne. Jedni się z tym zgadzają, inni nie, ale to tak zawsze jest. Zawsze tak jest. To nawet przy okazji pomnika, chodnika, czegokolwiek. Ale, dzięki temu idziemy do przodu. Ale dzięki temu idzie to do przodu, to bezapelacyjnie. No ale wiemy dokładnie, że te pieniądze zostaną tam wpompowane. Są tacy, którzy mówią, kilkadziesiąt milionów złotych na ścieżki rowerowe powariowali. No ale takie są realia. No, może rzeczywiście kilometr autostrady w Polsce, czy jakiejkolwiek drogi jest jednym z najdroższych na świecie, no ale, czy w Europie przynajmniej, no, ale tyle to kosztuje u nas i tyle tych pieniędzy będzie musiało być wpompowywane na przykład w tego rodzaju historię, co poprawi na pewno bezpieczeństwo i komfort tych, którzy znaczy, ja to kiedyś miałem sporo uwag do ścieżek rowerowych, też jakie robiono, natomiast bardzo mnie to przekonuje i bardzo mi się podobają ścieżki rowerowe, jeśli mówimy o tych za miastem, jak się jedzie właśnie tymi drogami, gdzie jednak samochody jadą szybko, a te ścieżki idą wzdłuż szosy, jadą tam rowery. No jechałem parę dni temu S3 w kierunku autostrady i tam z jednej strony człowiek się najpierw jedzie i zastanawia, po co tyle tych barierek nastawiali z jednej i z drugiej strony. Ja od razu myślę, ile te barierki kosztowały, jeżeli jadę 2 kilometry i widzę słupek przy słupku przez cały czas. Oczywiście przemieszczają się tamtędy rowerzyści, piesi, czy dzieciaki na jakichś rolkach, oni na pewno czują się bezpiecznie, tak? Bez dwóch zdań, myślę, że gdybym jechał tamtędy rowerem, a obok śmigałyby samochody, które jadą 100 na godzinę mniej więcej, to też ta barierka dawałaby mi no bo to czują się bezpiecznie i rowerzyści, ale też, też kierowcy samochodów, bo to jest dobrze, że ten ruch jest rozdzielony i to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo one po pierwsze podnosi poziom bezpieczeństwa, po drugie no, ułatwia przemieszczanie się i łączy te wszystkie miejscowości wokół Zielonej Góry, które wiele z nich jest bardzo fajnych takich. To są atrakcje turystyczne właśnie takie na pieszą wędrówkę, na rowerową. Być może nikt nie wsiądzie w autobus, żeby pojechać na wycieczkę. Nie będę wymieniał z nazwy jakich miejscowości, natomiast... No, rowerem chętnie. Ale rowerem chętnie, bo to są sympatyczne, fajne miejsca. Ciekawostką jest to, jak postrzegają czasami nasze miasto ludzie z zewnątrz, albo ci, którzy tutaj napłynęli. Ja nawet dzisiaj rano rozmawiałem z jedną z takich osób, która mieszka tutaj 10 lat mniej więcej. Zna Zieloną Górę oczywiście, ale na tyle, na ile jest jej potrzebne poznanie miasta. Nie wie wszystkiego. Nie wszyscy czują taką potrzebę, żeby wybierać się gdzieś na drugi koniec Zielonej Góry. Już nie mówię o Nowej Zielonej Górze. I tak rozmawialiśmy na temat tego, że będą pieniądze na przykład na rewitalizację terenów zielonych. Dużo się o tym mówi. Jedni od razu widzą Park Tysiąclecia, inni mówią Park Poetów, jeszcze inni mówią Park w Zatoniu. I wymienianych jest tutaj dużo różnych miejsc. I ten człowiek mówi do mnie, ale to dobrze, że w końcu jesteśmy na tyle cywilizowanym narodem, że też poprawiamy takie rzeczy. Oczywiście trzeba poprawiać lampy, drogi, chodniki, budować różne rzeczy, ale bardzo dobrze,
okaże, że jest tak, jak jest w innych miastach, w tym wypadku już europejskich. Nie przywołuje nawet swojego miasta, z którego pochodzi, dużego miasta w Polsce. Tylko mówi, świetnie, no, róbmy takie rzeczy. Jeżeli ludzie tego potrzebują, to znaczy, że dobrze są wydawane pieniądze. Masz podobne zdanie w takim temacie? Tak, tak. Znaczy ja mnie ta dyskusja o zieleni, o rewitalizacji terenów zielonych bardzo cieszy, bo mamy sporo do zrobienia, typu park w Zatoniu, Las Odrzański, a to są takie łatwe do wymienienia. Nie? I to trzeba zręcznie połączyć. Ja zawsze daję taki przykład. Na moim osiedlu, ja mieszkam na osiedlu pomorskim, idę sobie kiedyś, też sporo lat minęło, za moje osiedle pomorskie i nagle parę hektarów lasu zostało wycięte, nic nie zostało, same korzenie. No, lasy państwowe wycięły po prostu sosnę. Tuż na skraju osiedla strasznie zabolało. To było już 15 lat temu, w tej chwili już tam rośnie zagajnik. I to już całkiem spory po 15 latach. Ale już nie sosnowy. Tam rosną dęby, modrzewie i co prawda chyba nie doczekam, aż to będzie fajnie wyglądało tak naprawdę, ale takie zmiany na naszych oczach też zachodzą. Czyli mamy tak, że to się ileś rzeczy nakłada, że zmienia się kultura i gospodarcze uwarunkowania robienia lasów, czyli tam, gdzie się da, wprowadza się las liściasty, który bardziej cenimy niż tą sosnę, no, dlatego, że wiadomo, się do niej bardzo przyzwyczaili. Polityka lasów państwowych też jest taka, że jak posadzą dęby, to dębów wycinać nie będą. Nie, no też ich będą kiedyś tam wycinać, no, bo w ramach pewnej rodzaju... Ale nie będzie to my tego nie zobaczymy. Oczywiście. Natomiast to jest taki czynnik naturalny, że oni inaczej zaczynają robić niż Niemcy kiedyś, którzy wprowadzili tą potworną monokulturę sosnową i była później kontynuowana. Jeśli do tego dołożymy takie właśnie celowe działanie typu rewitalizację parków, jeśli uświadomimy sobie, że oprócz tego, że w ramach ZIT-ów robimy ścieżki rowerowe i wydamy na to sporo pieniędzy, to bez wielkiego zadęcia, bez mówienia o tym, lasy przecież kilometry ścieżek rowerowych porobiły. Może nie według tych takich standardów, że to jest że się tam spieramy, czym być wyłożone. Czy beton, czy coś, no, tak. Natomiast oni sporo tego po tych lasach porobili, gdzie można spokojnie rowerem o w miarę ubitym trakcie przejechać. I jeśli teraz to wszystko się połączy, no to taki model bardzo fajny powstanie. Właśnie, żeby to tego się musimy ciągle uczyć, żeby łączyć różne możliwości i żeby powstawała z tego całość. I najciekawsze jest to, że są to rzeczy zazwyczaj bezkolizyjne, bo kiedy już powstają, to nikt nie ma do nich pretensji. Większość osób mówi, super, powstało. No chyba, że wszyscy wsiądziemy na rowery i okaże się, że trzeba będzie sygnalizację świetną stawiać, albo progi zwalniające dla rowerzystów, żeby przed skrzyżowaniem szlaków rowerowych trochę wyhamowali, bo... No progi to już rzecz dyskusyjna, bo te powstają w niektórych miejscach w Zielonej Górze i oczywiście tutaj mamy lamenty kierowców, niekoniecznie rowerzystów, którzy mówią, po co nam takie progi, mam za niskie zawieszenie, jak ja przejadę i tak dalej, i tak dalej. Chociaż myślę, że widzę próg na Korzuchowskiej pod starym wiaduktem, którego już nie ma i który jest tylko i wyłącznie historią. Myślę, że kierowcy już na tyle się przyzwyczaili do tego miejsca, że zdają sobie doskonale sprawę z tego, że jak zwolnią, to przejadą absolutnie bezkolizyjnie, nawet niskim samochodem. Widziałem tam bardzo niskie samochody, które sobie radzą, więc no, można. Tylko nie należy się tam rozpędzać, no, ale właśnie po to są progi robione. Zielona Góra na szczęście nie jest mocno posiana tymi progami. Widziałem miasta Puławy na przykład, gdzie na drodze wjazdowej co skrzyżowanie, to są całe skrzyżowania podniesione. Tam w ogóle nie idzie jechać szybciej niż 40. A czasami przyznam szczerze, że na czwartym czy piątym wyniesionym skrzyżowaniu to już mnie to trochę zaczęło denerwować. Byłem tam na wakacjach, więc w zasadzie 3 czy 4 razy tą drogą jechałem. I można przeżyć. Można przeżyć, ale jak ktoś tamtędy jeździ codziennie, pewnie po latach się przyzwyczaja, tak jak my będziemy się przyzwyczajać do tego wszystkiego, że rzeczywiście Zielona Góra, ta duża, nowa, połączona, jedna teraz. Duże miasto. I będzie się zmieniać na naszych oczach. Tomasz Czyżnicki, redaktor naczelny Łącznika Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa na 96 FM.